jednym ze składników naszej żywności, czy to pochodzenia roślinnego, czy zwierzęcego, jest białko. Możemy je wykryć w produktach żywnościowych, wykorzystując dla niego reakcję charakterystyczną, jaką jest reakcja ksantoproteinowa. Do jej przeprowadzenia użyję białego sera, twarogu i stężonego kwasu azotowego 5. Pamiętamy, że pracując z kwasami zabezpieczamy się ubraniem ochronnym, dłonie rękawicami, a oczy okularami. Obserwujemy zmiany zachodzące na powierzchni sera pod wpływem kwasu azotowego 5. Widzimy, że na powierzchni sera pojawiła się barwa żółta. Tak barwi się białko pod wpływem kwasu azotowego 5. Jest to właśnie reakcja charakterystyczna dla białka i kwasu azotowego 5. Reakcja, którą nazywamy, jak już mówiłem, reakcją ksantoproteinową. Przy pomocy tego kwasu, poprzez reakcję ksantoproteinową, możemy wykrywać białko w produktach spożywczych.